Cześć. Ciągle pytacie się mnie przy kolejnych telefonach, które wykonujecie do mnie, jak to jest z tymi studiami, o co w tym wszystkim chodzi. Studia jak studia. Po prostu ja promuję edukację, czyli jeżeli chcecie zmienić swoje kwalifikacje w Wielkiej Brytanii, to po prostu aplikujecie u mnie na stronie. Na czym to wszystko polega? Różnica między studiami w Polsce a w Anglii jest taka, że macie 18 godzin nauki w tygodniu na odpowiednich kierunkach. Możemy te dwa dni, 18 godzin zmieścić w dwóch dniach albo na przykład w czterech wieczorach. Wszystko w zależności od kierunku szkoły, waszych kwalifikacji. Czym się różni nauka między Polską a Wielką Brytanią? Przede wszystkim tym, że w Wielkiej Brytanii niestety za studia musimy płacić i jest to dosyć duży koszt, 9250 za rok, ale też rząd daje pożyczki studenckie na pokrycie pokrycie kosztów życia w kwocie 12 tysięcy funtów rocznie. Jeżeli chodzi o Londyn, inne miejscowości jest troszeczkę mniej, 10 tysięcy i za te pieniądze możecie się utrzymać podczas nauki, oczywiście oprócz tego pracować, no bo jeżeli studiujemy powiedzmy dwa dni w tygodniu czy trzy, no to jest ten czas ciągle na pracę. Jak te pieniądze są wypłacane? Wypłacane są trzy razy w roku, czyli na przykładzie Londynu co trzy miesiące dostajecie 4000 funtów. Tak, mamy dodatkowe pieniądze dla uczących się rodziców w postaci jednorazowej opłaty 1700 funtów rocznie, 160 funtów tygodniowo na opiekunkę lub przedszkole dla dziecka, co bardzo generalnie pomaga, przynajmniej mi bardzo pomogło, bo zamiast płacić 1000 funtów za żłobek sama, to rząd mi ten koszt żłobka pokrył. Jak wyglądają egzaminy? Znowu, w zależności od kierunku. Na przykład na standardowym business management piszecie sobie pracę w domu, tak zwane assignmenty. Możecie mieć prezentację albo końcowy egzamin. Ja studiowałam prawo i business management. Na prawie miałam pisanie prac i egzamin z każdego modułu. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to bardziej skupialiśmy się na zadaniach praktycznych, które pisaliśmy sobie po prostu w domu. Egzamin końcowy był tylko jeden, napisanie pracy dissertation. Pytacie, czy ja sobie dam radę z językiem? Tak naprawdę w momencie, jak zaczynasz studiować i widzisz te wszystkie prace, na początku jest szok, ale z czasem to się staje jakby takie normalne. Jeżeli piszecie te prace w domu, spokojnie, z całym guideline'em, jak to robić, to naprawdę to nie jest żadne rocket science. Tyle już studentów w Anglii zakończyło studia, jeżeli chodzi o polskich studentów czy ludzi z krajów Unii Europejskiej i wszyscy przecież nie mówimy po języku angielskim aż tak biegle, zawsze to będzie nasz drugi język, więc myślę, że jak się chce, to można zdać. Mamy trzy poprawki z każdego przedmiotu, jeden rok tak zwany dodatkowy jako gift year, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo duże braki w zajęciach, żeby tego roku nie zdać. Brexit. Oficjalnie pożyczki studenckie będą przyznawane dla ludzi z Unii Europejskiej z obecnym tuition fee w intake'u lutym, w czerwcu i we wrześniu. Po wrześniu nie wiem, jak to będzie, prawdopodobnie tych pieniędzy dla nas nie będzie, więc jeżeli zastanawiałaś się nad podjęciem studiów, no to ta informacja jest dosyć ważna, bo później studiować bez tych dodatkowych pieniędzy lub kiedy musicie płacić za czas na sami, są naprawdę moim zdaniem ogromne kwoty. Co jeszcze? Jak złożyć aplikację? Od czego w ogóle zacząć? Wejdźcie sobie u mnie na stronę. Tam jest lista kierunków. Lista kierunków jest tylko na trzy oddziały w Londynie, natomiast kontrakty mamy na całą Anglię. W tym momencie najbliższy intake jest na koniec lutego na kierunki Business Management, Travel and Tourism Management, Health and Social Care, kierunki związane z Finance w Londynie, Manchesterze, w Birmingham, więc tutaj serdecznie zapraszam. Kolejny intake June na te same kierunki, a wrzesień aplikacja na wszystkie inne pozostałe typu dietetyki, Sport Science i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak wybierać? Czym jest rok zerowy? Jak wybierać studia? Ogólnie większość z was, przez to, że mieszkacie już w Anglii kilka lat... Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Skierować
na tak zwany foundation year. Jeżeli się motacie, czy będą studiować Human Resource Management, czy Business Management, dajmy na to, to tutaj proponuję się skierować po prostu na Business Management Foundation, a potem na rok pierwszy po prostu zmienić aplikację na konkretny kierunek. Więc to się dzieli po prostu ten rok zero na kierunki związane z biznesem, z art, z inżynierią albo z health sciences. Jeżeli macie jakieś pytania, służę pomocą. Zapraszam do wejścia na stronę internetową, gdzie jest wyjaśniona informacja właśnie student loans. Dużo z Was pyta się mnie często tylko i wyłącznie o pożyczki. Tutaj ważna informacja jest taka, że my nie jesteśmy financial advisorami, advisors. Natomiast wiedzę na temat finance mamy ogromną. Natomiast głównym naszym zadaniem jest pomóc Wam dostać się do szkoły. Ten finance jest oczywiście... Dalej prosto. Z tą instytucją, jaką Instytut Finance, pozwoliła nam już wyrobić nasze skills do zatwierdzenia aplikacji. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Jak aplikować? Więc jeżeli już wiecie, jaki chcecie zrobić kierunek, czy to jest w kierunku business, law, science, engineering lub art, to po prostu wchodzicie do mnie na stronę i aplikujecie. Następnie Wam wysyłam listę dokumentów, którą potrzebujecie do aplikacji, listę dokumentów, które musicie przygotować do aplikacji do finance. Bierzecie jaki kierunek, wtedy bukujemy test zewnętrzny, condition, żeby zdać test, żeby wysłać świadectwo. Jeżeli spełnimy te wszystkie condition, to oferta zmienia się na unconditioned, co chcecie, natomiast co te pieniążki, które zostanie 5 lat. Na rondzie drugi zjazd. Jeżeli mam udowodnienie, że pracujecie, to wiadomo, że potrzebujemy management. Już za 4 tygodnie składać aplikację można do samego końca, bo zajęcia rozpoczną się na początku marca. Serdecznie zapraszam na Akademię do Drag. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, YouTubie i chyba wszędzie się tylko i wyłącznie da.